Witam, więc to jest trzecia część, jak zrobić swój pierwszy samolot. W tym poradniku pokażę wam, jak dodać autopilota. Więc zacznijmy. Kliknijcie Shift Tab, kliknijcie na ten znaczek Steam Workshop. Jak się to załaduje, to wpiszcie i-o-quack autopilot. I powinno to wyskoczyć. Jak sobie to naklikniecie, zasubskrybujcie, może to. No jak sobie zasubskrybowaliście, teraz kliknijcie Taba. I tutaj powinno wam wyskoczyć autopilot mikrokontroler. To jest moje. Kliknijcie szybko dwa razy. I teraz sobie możemy postawić, gdzie chcemy. Czyli na przykład sobie dajmy... Gdzie jest jakieś miejsce na ten... Zrobimy sobie po prostu dziurę tutaj. Sobie tak odwrócimy i postawiliśmy. Jest niedzielny, ale jest tutaj. Dobra, teraz weźmiemy guzik, toggle, żeby dało się włączyć i wyłączyć autopilota. Czyli na przykład damy sobie tutaj guzik, żeby dało się włączyć i wyłączyć autopilota. Czyli na przykład nazwijmy to autopilot on off. Dobra. I teraz jeszcze weźmiemy coś takiego, kliknijmy na taba i wpiszmy keypad. To. I weźmiemy large keypad. To sobie damy tutaj. I to w tym miejscu, tutaj będziemy jakby wpisywać nasze koordynaty autopilota. Podłączmy prąd do tych dwóch, o tak. Trzymając kontrola można też podłączyć naraz. Widzicie, tak jak teraz robię. I teraz podłączymy B, podłączymy do Y, a A podłączymy do X. Teraz poszukamy lewo-prawo, left-right i podłączymy sobie do... Szukamy. Znajdźmy, U input, podłączymy tutaj. U output pójdzie do U, do tutaj żyroskopa. Teraz musimy kilka innych rzeczy wziąć, czyli tab klikniemy, piszemy linear, weźmiemy sobie, damy tutaj. Tak. Teraz podłączymy to do speed input. Teraz piszemy GPS, czyli to jest sensor GPS, który wykrywa, gdzie ty jesteś. Weźmiemy Y do Y coordinate, X do X coordinate. Podłączymy do prądu. Teraz weźmiemy, klikniemy tab i wpiszemy kompas. I sobie damy na przykład za ścianą tutaj przed nami. I podłączymy kompas reading do kompas sensor input. Podłączymy go też do prądu. O tak. Zapiszemy sobie. I teraz zobaczymy, czy autopilot zadziała. Czyli sobie pójdziemy, idziemy, klikniemy na my. Wybierzemy sobie jakieś miejsce, czyli na przykład tutaj, klikniemy prawym przyciskiem i set waypoint. Wyjdziemy z mapy, klikamy E na large keypad, klikamy tutaj, input waypoint, submit, moc silnika w górę, klikamy autopilot on off, lecimy w górę, no i proszę, i kieruje nas w miejsce, gdzie jest ten waypoint, czyli tam. I możemy sobie spokojnie teraz wysiąść, pochodzić po skrzydle, trochę jakiegoś świeżego powietrza zaczerpnąć, i zobaczyć, jak nasz piękny samolot sam automatycznie kieruje się tam. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli chcielibyście coś innego, to napiszcie w komentarzu. Ale ogólnie dziękujemy i żegnamy. Na razie.